Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię se margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Transformers Legacy Deluxe Class Albino Wild Rider. Sorki Breakdown, nie poznałem po wyglądzie. Nadszedł czas na kolejną narośl na Menesorze, tym razem prawe kopyto. Kojarzycie tą scenę z GTA, gdzie można było na oczach pał przemalować auto i nagle oni zaczęli uważać je za zupełnie inne? No to coś mi tu śmierdzi tą samą taktyką. Tryb pojazdu to Wild Rider, tym razem po kąpieli w wybielaczu. Kolor piecyków Whirlpool został tutaj zastąpiony brudno-mlecznym. Wyposażono go w dechę z tyłu, która nie tylko leży tu jak krawat na żulu, ale i funduje nam gustowny parts forming, który jest tutaj równie przydatny jak instrukcja obsługi pisuaru. Wszystko po to, abyśmy myśleli, że kupujemy zupełnie inną figurkę. Przyznam, że w tej materii spodziewałem się lekkiego remoldu, który upodobniłby go chociaż do Red Alerta. Na szczęście Hasbro trzyma tutaj poziom jak Menel pod Biedronką. Tryb robota na szczęście kilka zmian tutaj zaliczył. Widać, komuś włączyła się szara komórka. Szkoda tylko, że był to telefon z działu kontroli jakości. Zmiany obejmą tutaj klatę, klejnoty i szlachetnie zarumieniony twarzory. Ale największe zmiany nastąpiły w naszych nadziejach na tą figurkę. Konstrukcja jest równie świeża jak ser pleśniowy i ekscytująca jak obraz kontrolny. Decha przyczepiona do pistoletu, udająca miecz, to genialne rozwiązanie, jakby w broni energetycznej skończyła się amunicja. Z akcesoriów decha, spluwy i rozczarowanie wszystkich. Do nabycia na District Zero, z Amazonie, Olejgro, z Jebaju i lepszych sklepach z zabawkami. Czas start i udanego polowania. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie mi lajka, jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Będzie YouTube Was wtedy powiadamiał, kiedy wrzucę jakieś nowe ścieki na kolejne figurki.